Świetnie, więc jestem Adam Antoszczak i opowiem Wam dzisiaj o produktywności i o tym, jak nie odwlekać rzeczy. Skupimy się na kilku rzeczach, które przede wszystkim dadzą Wam trochę świadomości na temat tego, co się dzieje, kiedy odwlekacie. Ponieważ zawsze każda zmiana zaczyna się od świadomości tego, co jest nie tak. Pierwsza rzecz, pierwszy powód, który sprawia, że odwlekamy rzeczy, to zazwyczaj fakt, że nie wiemy, jak zrobić to zadanie. Na pewno każdy z Was miał jakieś zadanie na liście, które było tak wielkie, tak skomplikowane, albo nigdy takiego zadania nie robiliście, że w ogóle nawet nie wiedzieliście, od czego zacząć. Ktoś miał kiedyś takie zadanie na liście? Kilka osób miało. To jest jeden z powodów, który sprawia, że odwlekamy, ponieważ nie jest to nagła gratyfikacja, która wynagradza nasz mózg za wykonane zadanie od razu, a wymaga posiedzenia, zastanowienia się, co trzeba zrobić, jak to podzielić, od czego w ogóle zacząć. Jest bardzo prosty sposób na to, żeby pozbyć się tego powodu odwlekania. Zgodnie z takim powiedzeniem, które na pewno już słyszeliście, jak zjeść słonia, jak zjeść całego słonia. Dokładnie, po kawałku. Tak samo takie słoniowate, wielkie zadanie. Najlepiej w pierwszej kolejności usiąść, zastanowić się, jak najlepiej to podzielić. Podzielić to na jak najdrobniejsze kawałki, atomowe kawałki, nawet takie, które można zrobić w minutę. Im mniejsze kawałki do zrobienia, tym łatwiej będzie Wam się za nie zabrać. I teraz, mając taką listę atomowych podzadań, należy wybrać z tych wszystkich zadań te, które można zrobić od ręki. I zgadnijcie, co z nimi. Zrobić od ręki. I kiedy już mamy te wszystkie nagłe zadania, które mogliśmy już zrobić, odhaczone, ważne jest, żeby śledzić wszystko to, co robimy. Czyli te zadania, które już odhaczyliśmy od ręki, nie wyrzucajcie kartki, gdzie odhaczyliście, tylko zostawcie, żeby mieć cały czas śledzony postęp tego, jak Wam idzie rozwiązywanie tego zadania. Ponieważ samo śledzenie też powoduje, że jest Wam lepiej. Tak, że czujecie satysfakcję z tego, że zrobiliście już część bardzo ogromnego, słoniowatego zadania. Prawda? I teraz, kiedy już mamy zaplanowane, kiedy już mamy te zadania zrobione, warto te kolejne zadania zaplanować. Pamiętajcie, że te zadania są atomowe. Więc zaplanowanie zadania, które zajmie jedną minutę, nie jest ciężkie, tak? Powiedzmy, że mamy do napisania na przykład książkę. I myśląc od razu o napisaniu książki, to jest ogrom pracy, bo w ogóle nie robiąc tego nigdy w życiu, nie wiadomo od czego zacząć. Na zdrowy rozsądek, żeby zacząć pisać książkę, pierwsze co trzeba zrobić, to napisać pierwsze zdanie. Jest takim najprostszym atomowym zadaniem będzie: dzisiaj o 8 rano, przed śniadaniem, napiszę jedno zdanie do książki. I teraz zauważcie, że to zadanie opisałem bardzo precyzyjnie. Kiedy? Rano, o 8 rano, przed śniadaniem. Ile? Jedno zdanie do książki. Bardzo ważne jest, żeby określać te zadania precyzyjnie, mierzalnie, tak żeby można było ocenić, czy to zadanie jest skończone, czy nie. I teraz to zadanie, układając codziennie, po pierwsze daje nam bardzo fajny nawyk, którym codziennie rano rozpoczynamy dzień, a po drugie zbliża nas do zakończenia pisania samej treści książki. Jest tutaj jeszcze jeden bardzo fajny mechanizm psychologiczny. Zauważyła go kiedyś pani, która nazywała się Bluma Zeigarnik. Zauważyła ona, że nasz mózg naturalnie przypomina nam o rzeczach, które nie dokończyliśmy. I ten mechanizm powoduje, że jeśli czegoś nie skończymy, cały czas będzie krążyć nam w głowie, żeby nam o tym przypomnieć, że to trzeba zamknąć. I teraz siadając do napisania zdania jednego, pojedynczego, całej książki, gwarantuję Wam, że nie napiszecie tylko jednego zdania. Ale dzięki temu mechanizmowi poświęcicie trochę więcej, nie jedną minutę, a dwie, trzy. Z jednego zdania urośnie nagle jeden paragraf. Ale nawet jeśli nie urośnie jeden paragraf, tylko będzie jedno zdanie, to wciąż zadanie jest odhaczone. Prosty sposób na bardzo duże zadania,
które zbliża nas sukcesywnie do rozwiązania problemu. Drugim takim powodem odwlekania jest coś, z czym mamy na co dzień do czynienia, czyli dekoncentracja. Codziennie masa informacji nas atakuje. Telefony, social media, mnóstwo znajomych, którzy coś od nas chcą. Jeszcze gorzej jest, gdy pracujemy w tak zwanym open space, gdzie teoretycznie ma to wpływać na naszą kreatywność i przyspieszać komunikację w pracy, ale przyznajmy sobie szczerze, jak dużo jest produktywnej pracy w open space? Dość niewiele. Ponieważ są spotkania, ponieważ kolega przychodzi i prosi o pomoc i tak dalej, i tak dalej. W open space jest to dość specyficzne środowisko pracy, ale jest kilka sposobów na to, żeby pozbyć się tego powodu odwlekania. Jednym ze sposobów jest użycie słuchawek z aktywnym wyciszaniem otoczenia. To dość droga impreza, na zazwyczaj dość mało zasobną kieszeń, więc jest bardzo prosty na to zastępnik. Szum. Wystarczy założyć słuchawki i włączyć dźwięk, który albo jest białym szumem, czyli coś takiego jak stare telewizory, gdy nie było sygnału, albo jest to szum naturalny, czyli na przykład odgłos deszczu, albo odgłos lasu, odgłos puszczy. Nie wiem, czy wiecie, ale puszcza jest bardzo, bardzo głośna. Ale jakbyście miał na słuchawkach, pozwala odciąć otoczenie i skupić się na tym, co właśnie robimy. Być może przyda wam się taka aplikacja, nazywa się Tide. Kto zna tą aplikację? Nikt. Świetnie, to zapiszcie sobie. Jak nie macie notatniki, macie notatniki, nawet chociażby w telefonie. Zapiszcie sobie Tide, pisze się T jak tata, I jak Iwona, D jak dom i E jak Eugeniusz. Co to za aplikacja? Bardzo przyjemna aplikacja. Jest w wersji darmowej i płatnej, więc jeśli nie chcecie wydawać na nią pieniędzy, można z niej bez problemu korzystać za darmo. Znajdziecie w niej licznik, timer, który odlicza określony przez was czas i przez ten czas puszcza wam w pętli dźwięk albo natury, albo biblioteki, albo lasu, albo deszczu. Ja bardzo lubię odgłos piasku, który tam znajdziecie. Polecam, bardzo fajnie odcina otoczenie i pozwala skupić się na tym, co właśnie robicie. Ale to tylko część sposobu na tą dekoncentrację, ponieważ jak odcina nam uszy od otoczenia, to mimo wszystko kątem oka widzimy tą wredną, migającą diodę na telefonie, prawda? Która sprawia, że musimy zerknąć, kto tam coś napisał. Zazwyczaj jest to przypomnienie albo SMS o promocji w Home and You. Nie przypominam sobie, żebym się tam rejestrował. Zawsze mam SMS-y. W każdym razie najważniejsze jest, żeby znaleźć sobie taki odcinek czasu, w którym chcemy poświęcić się naszym zadaniom. Wtedy bardzo istotne jest, żeby jednak odciąć się od wszelkich rozproszeń, czyli telefon albo przełączamy w tryb samolotowy, albo wyłączamy totalnie. Nawet jeśli ktoś będzie dzwonił w tym czasie, nic się złego nie stanie przez 25 minut. Możecie oddzwonić po małym okienku pracy. Do okienek pracy jeszcze wrócimy. I oczywiście, jeśli macie, nie wiem, sytuację dość specyficzną, na przykład bardzo chorą osobę, o którą dbacie i musicie być pod telefonem, no to wiadomo, możecie wtedy włączyć wszystkie inne powiadomienia. Wyłączacie SMS-y, wyłączacie dzwonek dla wszystkich odbiorców, oprócz tej jednej, od której telefon zawsze musicie odebrać. Wyłączacie wszelkie powiadomienia, jakie wam się pojawiają na telefonie. Jeśli korzystacie z Androida, to za każdym razem, jak pojawi wam się powiadomienie, to możecie przesunąć palcem i zaznaczyć, że nie chcecie więcej takich powiadomień. Świetny sposób na pozbycie się wszystkich powiadomień, które do was przychodzą. W większości nie potrzebujecie w ogóle. Powiadomienia o e-mailach, też ich nie potrzebujecie. Słucham? W Macu, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to wygląda w iPhone'ie.
w Macu można wyłączyć na pewno powiadomienia. I wracając do powiadomień. Jeśli wyłączycie te wszystkie powiadomienia odnośnie maili, możecie zaplanować konkretny dzień, konkretną datę, konkretną godzinę, kiedy odpowiadacie na wszystkie maile. Skoro już jesteśmy przy mailach, to jest kolejna sprawa. Kto zapisał się kiedyś na jakiś newsletter, który wydał wam się fascynujący, ale nigdy nie przeczytaliście? No właśnie, to sprawia, że nasza skrzynka pęka w szwach, prawda? A wystarczy jedyne co zrobić, to kliknąć taki link na dole od wypisz mnie albo unsubscribe, zależy czy korzystacie z jakiego newslettera. To pozwoli zmniejszyć waszą skrzynkę i też zmniejsza to poczucie przytłoczenia, gdy otwieracie skrzynkę i widzicie 108 maili nieprzeczytanych, z których musicie wyłuskać te istotne, prawda? Innym sposobem, kiedy nie chcecie jednak rezygnować z newslettera, bo od czasu do czasu, raz na 3 miesiące do niego zerkacie, jest założenie filtrów w e-mailu. Czyli zawsze ustawiamy sobie taki filtr, że zawsze e-mail od danego nadawcy trafia do takiego folderu, nie odwiedzając w ogóle folder odebrany. Dzięki czemu, jeśli już będziecie mieli czas na to, żeby sobie poczytać wasz ulubiony newsletter, to możecie po prostu przejść do folderu, w którym on się znajduje. To by było tyle, jeśli chodzi o rozproszenia, social media i tak dalej. Social media, też warto o nich wspomnieć. Mimo wszystko, mimo że pozwalają nam wiedzieć na bieżąco, co się dzieje w naszym otoczeniu, między naszymi znajomymi, co nasi znajomi jedzą na obiad i tak dalej, to mimo wszystko również możemy, tak jak z mailem, zaplanować sobie czas, kiedy chcemy to obejrzeć. To nie musi być od razu powiadomienie, że akurat teraz Paweł je coś dobrego, hamburgera. Do niczego nam to nie jest potrzebne, zwłaszcza kiedy dążymy do tego, żeby być produktywnym. Kolejnym powodem odwlekania jest strach. Zwyczaj jest to strach przed tym, co możemy odkryć, kiedy wykonamy dane zadanie. To mogą być zadania, które zaczynają się od myśli, na przykład coś mnie ząb boli, ale na pewno nic złego się nie dzieje, po co iść do dentysty. A potem po miesiącu jednak trzeba wyrywać ten ząb, bo już jest za późno. To może być myśl w stylu, coś mnie serce boli, ale poboli przestanie, po co iść do lekarza. A potem jest zawał. Są takie zadania, których sprawdzenie powoduje, że boimy się tego, co możemy się dowiedzieć. Ale najważniejsze jest jednak to, żeby wiedzieć, że szybkie, odpowiednio wczesne reagowanie jest bardzo istotne. I to, że mamy jakiś symptom, może się okazać bardzo błahy. I zazwyczaj jest bardzo błahe, bo strach ma wielkie oczy. Niemniej jednak sygnałów, zwłaszcza z własnego ciała, lepiej nie ignorować. I nawet jeśli musimy przecierpieć mały uśmiech pod wąsem doktora, że przyszliśmy z dość błahą sprawą, to mimo wszystko jest lepsza świadomość tego, że nic złego się nie dzieje, niż gdyby akurat się działo. Kolejna sprawa, która powoduje odwlekanie, to coś, co uśmiecham się, ponieważ mam fajną zbudowaną mapę pamięci, którą wam przedstawię, żebyście zapamiętali wszystkie te powody. Ale do niej dojdziemy po tym, jak o wszystkich opowiem. Więc kolejnym powodem odwlekania jest to, że zajmujemy się bardzo prostymi zadaniami. Zadaniami, które przynoszą nam natychmiastową gratyfikację. Możemy od razu odhaczyć na liście zadań, że to zadanie zostało wykonane. Na pewno kojarzycie taką sytuację, że macie jedno wielkie, to słoniowate zadanie i może 10 innych zadań, ponieważ zazwyczaj te zadania nie powinny znaleźć się na liście zadań, ponieważ są to zadania w stylu ugotować obiad albo zadanie w stylu wynieść śmieci. Coś, co można zrobić przy okazji i w ogóle nie traktować to jako część pracy. Te zadania zazwyczaj zabierają nam mnóstwo uwagi, ale tak naprawdę
są mało istotne dla naszej przyszłości. I teraz w tym miejscu myślę, że to, co najbardziej pomaga, żeby przestać odwlekać z tego powodu, to to, żeby sobie uświadomić, że tak naprawdę niewiele czasu mamy. I szczerze mówiąc, wszyscy umrzecie. Naprawdę. I teraz tą świadomość śmierci nie traktujcie pejoratywnie. Na zasadzie, że o rany, teraz będę miał doła przez cały wieczór. Nie, traktujcie to jak coś, co dodaje wam energii. Ponieważ skoro umrę, to po co mam na przykład oglądać Grę o Tron? Kto oglądał Grę o Tron? Okej. Okay. Ja nie oglądałem, więc mogę tak powiedzieć. Za to oglądałem całą masę innych serialów. Nie jestem Yakuza. Mogę polecić Supernatural. Kto oglądał ten serial? A, świetny, nie? Jeszcze się nie skończył. Chyba 14 sezon. Ale to wciąż jest decyzja odnośnie tego, czy chcę zmarnować tą godzinę razy 14, razy 22. 14 sezonów, każdy po 22 odcinki, każdy około godziny, no bo jeszcze nie cała godzina, ale jeszcze trzeba sobie coś zrobić do jedzenia, włączyć i tak dalej. Wychodzi godzina na każdy odcinek razy 14 sezonów, mamy już 14 godzin, razy 22 i nie będę się chwalił matematyką, możecie policzyć na kalkulatorze. To jest ta masa dni zmarnowanych na tym, że tylko obserwujemy telewizor. A jak uświadomimy sobie, że jednak umrzemy, to może jednak jest coś ciekawszego, co możemy zrobić. Coś, czym, z czym fajnie byśmy się poczuli, gdyby było napisane w naszym nekrologu. Tą puentą przejdziemy do następnego powodu odwlekania, którym jest perfekcjonizm. Coś, co wbrew pozorom nie chodzi o to, że odwlekamy zrobienie zadania, ponieważ mnóstwo czasu poświęcamy na jego perfekcyjne opracowanie. Właściwie nie. To ten perfekcjonizm nie pozwala nam nawet zacząć robić to zadania. Polega to na tym, że zazwyczaj dzielimy ludzi na dwa sposoby podejścia do życia. Jedna grupa osób mówi, że talent to jest coś, z czym trzeba się urodzić. Wiecie, jak się nie urodzicie z talentem do śpiewania albo grania na instrumencie, to nigdy nie będziecie tak dobrze śpiewać, grać, tańczyć. Prawda? Kto tak uważa? Co najmniej dwie, trzy osoby. Jest druga grupa osób, która jest nastawiona na zasadzie, że ale to mówię już tylko 10%. Każdy startuje prawie z niewielką ilością umiejętności. I ten talent to jest tylko na zasadzie wybudowanego jakoś doświadczenia. A perfekcja tej umiejętności idzie dopiero z pracą nad tą umiejętnością. Nad tym, że codziennie poświęcam 20, no może przesadziłem, 10 godzin na tańczenie. Albo 5 godzin na granie na gitarze. Czy 3 godziny dziennie na śpiewanie. Coś, co inni nie widzą, ale później usłyszą, jak śpiewamy po roku. I wow, urodziłaś się ze świetnym głosem, prawda? Czyli coś, czego nie widać, ale tak naprawdę jest wypracowane. Kto uważa, że jednak można rozwijać umiejętności, a nie się z nimi rodzić? Zdecydowana większość. Bardzo dobrze. I teraz, jeśli mamy nastawienie na tą pierwszą wersję, czyli tak zwaną stałość, to to bardzo często będzie nas blokować w rozwiązywaniu zadań, których chcemy się podjąć, ale uważamy, że jednak gdzieś tam z tyłu głowy uważamy, że wykracza poza naszą umiejętność, nasze talenty i tak dalej. To będzie sprawiać, że poprzeczka, którą sobie sami ustawiliśmy, będzie nas demotywować do pracy, ponieważ nie chcemy pokazać się ze złej strony, nie chcemy zacząć coś robić, co będzie i tak słabe, ponieważ nie mamy odpowiednich umiejętności i tak dalej. Natomiast jeśli jednak mamy to nastawienie na rozwój, to nie jest to nic złego. Jeśli zrobimy zadanie i to zadanie nie będzie perfekcyjne, ale wystarczające do tego, żeby spełnić swoje zadanie.
Zresztą bardzo fajne zdanie kiedyś usłyszałam. To był audiobook, jeśli dobrze pamiętam, Briana Tracy. Powiedział coś, co mnie wtedy uderzyło. Coś zupełnie banalnego, ale myślę, że zawsze jest takie zdanie, które potrafi nas uderzyć, ale tylko w odpowiednim czasie i miejscu. Bo wcześniej albo po prostu minie obok naszych uszu, a innym razem po prostu nas nie zainteresuje. To zdanie brzmiało mniej więcej tak, że zrobione jest lepsze niż perfekcyjne. Done is better than perfect. Co to znaczy? Zazwyczaj zadania, które mamy do zrobienia, czy to zadania na przykład jakiegoś projektu dla klienta, zazwyczaj są najważniejsze, żeby były wykonane, żeby spełniały swoje zadanie. Nie to, żeby były perfekcyjne, nie to, żeby były co do piksela, nie to, żeby fonty były idealnie dobrane, tak? Mówię o takich rzeczach, bo akurat zazwyczaj lubię dobierać dobrze fonty i piksele. Ale raczej to jest istotne, żeby jednak ta strona, którą robimy, konwertowała, sprzedawała. Tak? Czyli nie ten jeden pojedynczy piksel, który zauważy być może 1% oglądających, którzy są grafikami, albo świetnie dobrane kolory, które też zauważą tylko osoby, które zajmują się kolorami, a to, czy faktycznie ta strona przekłada się na sprzedaż. Więc nieperfekcyjne, a zrobione jest dużo ważniejsze. Zwłaszcza, że perfekcyjne, idealne, jak wszyscy wiemy, nie istnieje, bo zawsze można coś poprawić. Co też jest dobrą wiadomością, ponieważ zawsze możemy się rozwijać. Kolejnym powodem odwlekania jest czas. Zazwyczaj mówimy, że nie mamy czasu na coś. To oczywiście wymówka, bo wszyscy mamy tyle samo czasu, a jedni potrafią zrobić dużo więcej niż inni. Czas zazwyczaj jest na tyle względny, że bardzo często potrafimy coś robić i w ogóle zapomnieć o całym świecie, spojrzeć na zegarek i zdziwić się, że dopiero godzina minęła. A moglibyśmy przysiąc, że minęły 2, 3 albo nawet 4. Jest to też bardzo fajny efekt psychologiczny, który można wykorzystać do większej produktywności. Jest to taki efekt, który psycholodzy nazywają przepływem lub też flow. Kto słyszał o takim stanie? Ten stan powoduje, że macie zwiększoną koncentrację na rzeczy, którą właśnie robicie. Świat dookoła znika, nie słyszycie, kto was woła po imieniu, po prostu robicie tą jedną rzecz, którą właśnie robicie. Można go bardzo fajnie, szybko osiągnąć dwoma sposobami. Jak je połączycie, te dwa sposoby, to nawet szybciej. Pierwszy sposób to jest właśnie odcięcie się od zewnętrznego świata poprzez dźwięk, czyli słuchawki na uszy i włączamy jakiś szum. Czy to naturalny, czy to biały szum. Do tego możecie wykorzystać dźwięki binauralne. Za chwilę wytłumaczę, co to jest, ale powiem, że jeśli chodzi o dźwięki binauralne, są dość specyficzne, ponieważ nie na każdego działają. Więc najpierw dobrze by było sprawdzić, czy na was to działa. Niektórzy spierają się, czy to jest efekt placebo, czy nie. Trudno ocenić. Na jednych działa, na drugich nie. Warto sprawdzić. Dźwięki binauralne to są dźwięki, które powodują powstawanie określonej fali w mózgu. Jest kilka fal w mózgu. Beta, teta i tak dalej. I poprzez wygenerowanie odpowiedniej fali w mózgu, na przykład alfa i teta, jeśli dobrze pamiętam, możecie zindukować swój stan lepszej kognitywistycznej pracy, nastawionej na uczenie się albo pracę logiczną. Znajdziecie tych dźwięków mnóstwo w internecie, więc wystarczy wpisać dźwięki binauralne, nauka i na pewno znajdziecie przykłady takich dźwięków. Ważne, żeby je słuchać na słuchawkach, ponieważ sama idea tych dźwięków polega na tym, że podajemy dwie różne częstotliwości do dwóch uszu. Dzięki czemu według teorii ma się indukować docelowa fala w mózgu. Sprawdźcie, czy działa. Dajcie mi znać na Messengerze. Jestem ciekawy, na ile osób to zadziała. Na mnie nie działa. Na mnie działa tylko na takiej samej zasadzie jak szum, czyli bardziej odcięcia od otoczenia. Oprócz tego szumu warto też wdrożyć drugą metodę, która polega na rytuale wejścia.
rytuału wejścia jest to szereg czynności, bardzo precyzyjnych czynności, które wykonujemy zawsze, jeśli chcemy wywołać u siebie stan koncentracji. Bardzo często można zauważyć, jak na przykład koszykarze stojąc przed rzutem wolnym odbijają piłką i rzucają. Ale zwróćcie uwagę, że ci, którym najlepiej idzie, zawsze odbijają tą piłkę tą samą ilość razy. Niektórzy nawet układają palce dokładnie w tym samym miejscu piłki w odpowiednim rowku. Jeśli dobrze pamiętam, tak też opisywał swój rytuał wejścia jeden z panów, który pobił rekord rzucania piłki do kosza za 3 punkty. Taki rytuał wejścia jest dość powszechnie znany w świecie sportu i służy do tego, żeby osiągać coraz wyższe wyniki. I można go też wykorzystać we własnej pracy. W jaki sposób? Jak on może wyglądać? Przykładowo, jeśli pracujecie na komputerze, może to wyglądać w ten sposób. Jest to trochę podobne do mojego rytuału, że siadam przed biurkiem, zdejmuję zegarek, ponieważ zawsze mnie haczy, ale zrobiłem, że to jest mój rytuał, akurat go dzisiaj nie wziąłem, więc nie pokażę wam. Zdejmuję zegarek, kładę go obok laptopa, otwieram laptop, układam rzeczy, które są na biurku, tak żeby były od linijki, trochę pedantycznie, ale służy to celowi temu, żeby stworzyć pewien rytuał wejścia. Kolejnym krokiem jest wyłączenie wszelkich niepotrzebnych rozpraszaczy, czyli telefon, zakładki w przeglądarce. Ja pracuję z internetem, więc wyłączam wszystkie zakładki. Jeśli macie 120 zakładek otworzonych w przeglądarce, stron, które chcecie zobaczyć, o których nigdy nie pamiętacie i tak padają wszystkie zakładki, kiedy wam się wyłączy komputer, zamknijcie wszystkie zakładki. Nie chcecie, żeby was rozpraszały. I tak stworzony rytuał, słuchawki na uszach, których założenie włączenia dźwięku też jest w samym rytuale, pozwala na szybsze skupienie się na tym, co macie do zrobienia. Tak można wejść w stan flow dość szybko. Bardzo ciekawym sposobem na to, ten stan flow jest prysznic. Ponieważ stojąc pod prysznicem, nie wiem z jakiego powodu, jeszcze nie dogrzebałem się do wytłumaczenia tego zjawiska. Powiedzcie mi, czy mieliście kiedyś coś takiego, że staliście pod prysznicem i zapomnieliście, którą rękę już umyliście, bo gdzieś odpłynęliście i znaleźliście przy okazji masę różnych fajnych pomysłów do rozwiązania swoich problemów. Kto tak miał? Nikt nie miał. O, jedna osoba. Dwie osoby. Ok, więc to wygląda tak. Stoicie pod prysznicem. Słucham? Zaraz powiem, jak można oszczędzać wodę w takim przypadku. I teraz tak. Stoicie pod prysznicem i nagle macie całą masę rozwiązań na różne pomysły do pracy. Różne rozwiązania problemów wam przychodzą nagle do głowy. Jakieś świetne pomysły albo odpływacie gdzieś i sobie rozmyślacie o przeszłości i tak dalej. Kto tak ma? O, teraz więcej osób. Może być w innym miejscu. Odnoszę się do prysznica, ponieważ jak się okazało, ponoć prysznic powoduje indukcję fal teta w mózgu, czyli wchodzimy w stan trochę podobny do medytacyjnego. Stąd też, jeśli chcemy trochę uspokoić umysł, nie bardzo wiemy, jak medytować, to możecie stać sobie pod prysznicem i trochę się schłodzić. Żeby jednak nie zmarnować dużo tej wody, warto skorzystać z zimnego prysznica. Da to więcej energii. Na początku nie będzie pomagało w wejściu do tego stanu, ale po pewnym czasie, jak już się przyzwyczajcie do zimnej wody, bardzo krótko, szybko wejdziecie, wyjdziecie, będzie fajnie. Czyli mamy już omówioną kwestię braku czasu, która zazwyczaj jest wymówką. Każdy z nas ma czas na rzeczy, które są dla nas ważne. Prawda? Jeśli coś jest dla nas ważne, mamy czas na to na pewno. Zawsze. Prawda? I tak samo jak z osobą, która jest naprawdę zmotywowana i przykładowo chce siku, zawsze znajdzie czas na to, żeby załatwić tą potrzebę. Tak samo jeśli coś jest dla nas priorytetowe,
zawsze znajdziemy na to czas. I skoro już mówimy o motywacji, to motywacja jest kolejnym powodem tego, a właściwie jej brak. Brak motywacji jest powodem tego, że odwlekamy. Na czym polega brak motywacji? Motywacja jest bardzo popularnym słowem. I często myślimy o motywacji na zasadzie, że trzeba obejrzeć jakieś motywacyjne obrazki, żeby mieć większą motywację do tego, żeby pracować. Albo obejrzeć jakiś motywujący... Tak się robi, jak wam się plącze język. Więc albo obejrzeć motywujący, porywający film do tego, żeby mieć lepszą motywację. Ale to nie jest motywacja. To może dać wam więcej energii, może was zainspirować, ale to nie jest motywacja. Jeśli macie motywację do zrobienia czegoś, to to robicie. Tak? Jeśli chce wam się siku, to idziecie do toalety. To jest motywacja. Mam potrzebę, robię to. Tak? Widzę, że nie wiem, ktoś z mojej rodziny cierpi i nie chcę, żeby cierpiał, bo to jest najbliższa mi osoba. To robię coś z tym. To jest moja motywacja. Motywacją nie jest to, że mówca powie fajne słowa, które do mnie trafiają. To jest inspiracja. Jak zrobić, żeby motywacja się zbudowała? Jest bardzo proste. Wystarczy zadanie, które według was jest ważne dla was, dla waszej przyszłości, dla waszej pracy, powiązać z własnymi zainteresowaniami, wartościami czy jakimś hobby. Robimy to w ten sposób, że przykładowo, jeśli chcę uprawiać więcej sportu, na przykład chodzić na siłownię, to teraz samo chodzenie na siłownię samo przez siebie nie przedstawia żadnej wartości. Ani nie pachnie tam różami, ani nie jest blisko domu. No, dla niektórych jest blisko domu. Ani nie zachęca do wyjścia o zimowym poranku. Więc efekt tego nie powoduje tego, że chcemy iść to zrobić. Ale jeśli powiążemy to z tym, jakie są nasze cele, co chcemy osiągnąć, jakie są nasze wartości. Na przykład powiedzmy, że bardzo trafiło do mnie to, że umrę. I zależy mi na tym, żeby moje ciało wykorzystać jak najlepiej do tego, żeby pomagać innym. I jest tu jeden bardzo fajny szczegół. Ludzie, którzy lubią pomagać innym, bardzo często zapominają o swoim ciele. Dlaczego? Przecież jeśli zapominamy o swoim ciele, najważniejszym naszym narzędziu, to narzędzie szybciej się psuje i krócej pomagamy innym. Więc jeśli faktycznie moją wartością jest to, żeby pomagać ludziom, to chyba najważniejsze jest też to, żeby narzędzie, którym pomagam, było jak najbardziej sprawne. Nie? Ma to sens? No ma. Więc pójście na siłownię po to tylko, żeby mieć siłę na tą pracę i energię i całą masę benefitów dla naszego zdrowia, jednak ma jakiś większy sens niż tylko zbiór żelastwa. Prawda? Nagle. Więc jeśli macie takie zadanie, które od dłuższego czasu odwlekacie, ponieważ jakoś nie czujecie, że może wasz przyszła wasza wersja to zrobi, to jednak warto powiązać to z jakimiś waszymi wartościami, zainteresowaniami lub celami. I teraz, skoro już wspomnieliśmy o waszym przyszłej wersji was, czyli tym moim przyszłym ja, to warto powiedzieć o kolejnej wersji, kolejnym powodzie odwlekania, którym jest to, że odkładamy rzeczy na później. To, że zadanie jest, wiemy, jak je zrobić. Jest dość duże, ale spokojnie mogę je wykonać w jeden dzień, ale zrobię to jutro. Prawda? Albo zrobię może jednak pojutrze. Jutro zrobię co innego. Nie, w niedzielę zrobię, bo pojutrze zaczyna się nowy sezon. Znacie to? Nie znacie? Jest coś takiego, że nasz przyszły
mój przyszły ja zawsze ma mnóstwo energii, jest najbardziej wysportowany, nie omija żadnego treningu, zawsze wstaje o 5 rano, nie, 4:30, co do sekundy, bo zawsze wcześniej się kładzie spać, tak? Jest zawsze wyspany i idealnie trzyma dietę, tak? Mój przyszły ja gwarantuję wam, że tak zrobi. I zrobi wszystkie zadania, które mu wyznaczę. Problem w tym, że to ja muszę zrobić te zadania. On ich nie zrobi. A ja akurat nie mam czasu, jestem zmęczony, jestem uwikłany w opiekę nad jakimiś niesfornymi dzieciakami, albo jestem zmęczony po całym dniu pracy i na dodatek mam ochotę na lody czekoladowe. Znacie to? Agnieszka nie znam, bo Agnieszka jest wszystko robiąca, więc... Te wszystkie powody, które wymieniłem, one mieszają się. To nie jest tak, że każde zadanie jest odwlekane z powodu jednej tylko rzeczy. Mogą być z powodu wielu rzeczy odwlekane, więc one się przenikają. I teraz świadomość tego, że nasza przyszła wersja nas samych nie wykona naszych zadań, i to ta świadomość, że jednak umrzemy i ten przyszły ja może się nie pojawić, powinna jednak dać nam do myślenia, czy może jednak warto dzisiaj zacząć coś robić, nie? Okej, okay, na koniec, żebyście może jeszcze nie na koniec, na przed koniec, żebyście nie zapomnieli tych wszystkich powodów, zróbmy coś takiego, taką małą, drobną technikę, mnemotechnikę, żebyście zapamiętali te powody. Stańcie, będzie wam wygodnie. OK, pierwszy powód to były... Co to było? Kto pamięta? A, nikt nie pamięta. A zaraz zobaczymy, ile osób będzie pamiętać po tej mnemotechnice. Podział zadań. Aha, czyli to było, że zadanie było za duże, zbyt skomplikowane. Nie wiedzieliśmy, jak się do tego zabrać, tak? Więc robimy coś takiego, że drapiemy się po głowie, tak jakbyśmy nie wiedzieli, jak to zrobić. Nie? Nie wiem w ogóle, jak to zrobić, więc drapiemy się po głowie. Mamy pierwszy nasz powód. Drugi powód, dekoncentracja. Co możemy użyć jako symbol koncentracji? Ja lubię używać do tego takiego przysłowiowego trzeciego oka. Trzecie oko mniej więcej ponoć jest tu. Nie? Tak tu, gdzie pokazujemy zazwyczaj komuś odbiło, nie? I możecie to połączyć z takim gestem, jakbyście myśleli, nie? I teraz koncentracja, trzecie oko. Wkładacie palec w to oko. Boli, nie? Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście włożyli palec, gdybyście mieli tu oko. Boli, nie? Może nie boli, ale jest mało komfortowe, prawda? Czujecie? Wyobraźcie sobie, że czujecie. OK, więc mamy drugi powód, dekoncentracja. Trzeci powód to, już słyszeliście to zdanie, strach ma wielkie oczy, tak? Czyli oczy. Strach ma wielkie oczy, czyli boimy się efektu tego zadania, za które mamy się zabrać, że może efekt nam się nie podobać, że może okazać się, że mamy próchnicę, albo że zbliża się zawał, albo coś takiego, nie? Trzeci powód to... czwarty już. Czwarty powód to... bardzo proste zadanie, tak? Tak proste, że możemy z palcem w nosie je zrobić, prawda? Dotykamy palcem do nosa, nie musicie wkładać do nosa. więc mamy już kolejny powód. Następny powód odwlekania to perfekcja, tak? Czyli coś, co jest idealne, tak? Robimy tak. Jak nie zrobicie, będzie wam ciężko to zapamiętać, więc śmiało. Okej, okay. Więc mamy już kilka... powodów. Pierwszy to nie wiedzieliśmy w ogóle, jak to zrobić, tak? Drugi to wsadzaliśmy sobie palec do oka koncentracji, czyli była to dekoncentracja. Trzeci powód to dokładnie, strach ma wielkie oczy, czyli oczy, tak? Pokazujcie, bo pokazywanie też pobudza waszą motorykę, a przez to, że pobudza waszą motorykę, powoduje, że wasz mózg też pracuje nad ciałem.
więc dodatkowo wspomaga wasze zapamiętywanie. Kolejny powód to było co? Dokładnie, łatwiej z nas palcem w nosie. Kolejny powód to perfekcja. Dokładnie. Dobra, to przejdźmy dalej. Czyli mamy już 1, 2, 3, 4, 5, zostały 3. Tak? Kolejny powód to nie mamy czasu, tak? Więc klepiemy się w zegarek. Nie mamy czasu, więc wiecie, że to wymówka. Ale jest to jeden z powodów odwlekania. Kolejny powód odwlekania to zrobimy to później, tak? Jutro. Albo pojutrze. Nieważne, w następnym tygodniu, prawda? Więc machamy to na to zadanie. Zrobimy później. Kolejne zadanie, powód odwlekania to coś, o czym wspomniałem, o tym, że prawdziwie zmotywowany człowiek to ten, któremu chce się siku, tak? Bo od razu biegnie, żeby znaleźć toaletę, tak? Więc śmiało, to jest kolejny element, tak? I teraz nawet groteskowe rzeczy, zauważcie, że wszyscy się zaśmialiście, ale gwarantuję wam, że będzie to jedna z rzeczy, które zapamiętacie z tego wykładu. Tak? Że Adam złapał się w tym miejscu. Więc po kolei, co mamy najpierw? Rozkminianie, czyli trudne zadanie, nie? Potem dekoncentracja, wszystkie telefony, social media i tak dalej, nie? Trzecie? Dokładnie. Strach ma wielkie oczy, boimy się czegoś, lepiej to sprawdzić, od razu mieć to z głowy, prawda? Kolejny sposób to? Łatwizna, a właściwie, no, proste zadania generalnie. Proste zadania, które możemy zrobić z palcem w nosie. Kolejne to perfekcja, czyli idealne rzeczy. Kolejny, brak czasu. A potem? Możemy zrobić to później, tak? Nie mam czasu, więc zrobimy to później. Już mamy dwa powody. Kolejny powód to rozporek, a dokładniej chodzi tam o motywację. Tak? Czyli brak motywacji, bo prawdziwie zmotywowany człowiek, jak na przykład ten, któremu chce się siku, na pewno znajdzie czas, miejsce i ustawi odpowiedni priorytet temu zadaniu. W ten sposób zapamiętaliście wszystkie elementy. I teraz kilka drobiazgów, możecie usiąść. Kilka drobiazgów i technik, które dodatkowo możecie wykorzystać do tego, żeby być bardziej produktywnym. Pierwszą z takich rzeczy jest wasz umysł, wasz mózg i to, jak najlepiej możecie go wykorzystać, to dając mu się wyspać. Tak? Bardzo często myślimy na takiej zasadzie, że później się położę, mimo że na czwartą muszę wstać, muszę tylko to dokończyć. Tak? Zarywamy noce, bo kończymy projekt, zarywamy noce, bo kończymy sezon, zarywamy noce, bo coś tam, tak? Ale tak naprawdę w momencie, kiedy się nie wysypiamy, nasz mózg pracuje na podobnej zasadzie, co umysł pijanego człowieka. Jest tak samo mało skoncentrowany na zadaniu i bardzo małą szybkość reakcji ma. Tak na podobnym poziomie jak osoba o kilku promilach. Jeszcze zależy, ile godzin nie spaliście, ale już 2-3 godziny za mało snu już powoduje, że zachowujecie się jak pijani. I nie chodzi mi o to, że zataczacie się. Nie, bo możecie się w ogóle nie zataczać, ale wasz mózg pracuje w taki sam sposób. Więc generalnie, jeśli jesteście niewyspani, nie jedźcie. I nie jest to żart. Nie warto jechać samochodem, kiedy jesteście niewyspani, bo jesteście w takim samym stanie, jakbyście byli po wódce. Więc pierwsza sprawa, wyśpijcie się i wysypiajcie zawsze, kiedy możecie. Co więcej, wasze niewyspanie się może się kumulować, więc tworzy pewien dług senny, który później trzeba spłacić. Więc warto na bieżąco się wysypiać, wtedy po pierwsze szybko rozwiązujemy problemy, zadania, które mamy na liście, mamy więcej motywacji, energii i tak dalej. Jest cała masa benefitów wysypiania się, więc to jest najważniejsza wskazówka i nie zignorujcie jej do tego, żeby produktywnie i zdrowo żyć.
wysypianie się. Bardzo banalne, ale jednak jeśli postawicie na to priorytet, wszystko będzie powoli się fajnie układało. Kolejna sprawa to, że ten sen powinien mieć dobrą jakość. To nie może być sen przerywany co pół godziny, tak? Bo mieszkamy nad klubem. To powinien być sen, który jest dobrej jakości. Żeby taki sen osiągnąć, dobrze jest, żeby ten sen był w dość cichym otoczeniu. Są techniki też, żeby spać odpowiednio w głośnym otoczeniu, ale mimo wszystko jednak, jeśli macie taką możliwość, dążcie do tego, żeby to było ciche otoczenie. Druga sprawa to postarajcie się, żeby wasze oczy nie miały zbyt dużo kontaktu przed snem ze światłem. Czyli generalnie światło wpływa na nasz umysł i powoduje, że w naszym ciele tworzy się coś takiego jak cykl dobowy. I ten cykl dobowy odpowiada za wydzielanie odpowiednich hormonów, hamowanie innych hormonów itd., itd. Nie będziemy się tutaj zagłębiać, to nie jest medycyna, ale to wpływa też na naszą produktywność. Więc ważne jest, żeby w odpowiednim czasie iść spać i odpowiednio wcześnie się budzić. Kolejna sprawa. Ciężko iść o odpowiedniej porze spać, kiedy cały czas przed samym snem, nawet o 24, mamy powłączane wszystkie światła w domu i patrzymy się w ekran monitora. Światło takie jasne, o dużym natężeniu, powoduje, że hamuje się hormon, który odpowiada za regulowanie naszego cyklu dobowego. Dlatego warto po zmierzchu, kiedy już słońce zajdzie, jednak przyciemnić nasze mieszkanie, żeby nie było tak dużo światła. Dobrze jest korzystać jednak z ciepłych źródeł światła, takich jak żarówki żarowe albo takie, które zmieniają swoje widmo. Są takie żarówki, które w odpowiedzi na odpowiednią godzinę dnia zmienia swoją barwę, swoją ciepłość. Jest takie bardziej czerwone. Lub też po prostu wyłączyć. Zazwyczaj za dużo nam nie potrzeba wieczorem. Jeśli natomiast pracujecie i musicie mieć światła, to innym rozwiązaniem są okulary, ale to już taka trochę droższa impreza, bo zazwyczaj takie okulary około kilkuset złotych kosztują. Są to okulary, które blokują głównie pasmo wysokiej częstotliwości światła, czyli takie bardziej niebieskie. I generalnie niebieskie światło trzeba tak mniej więcej 3 godziny przed snem już blokować, żeby nie dochodziło do naszego światła, do naszej siatkówki. To światło jest bardzo w dużej ilości w urządzeniach elektronicznych z wyświetlaczem, więc żeby temu zapobiec, nie kupując okularów, możecie założyć też filtry na monitorach. Filtry w postaci aplikacji. Na laptopy są to aplikacje Twilight albo Flux. Znacie te aplikacje? Kto nie zna? Okej, to wyciągacie kajety. Zawsze chciałem to słowo powiedzieć. I piszecie. To są aplikacje zarówno na telefony, smartfony, jak i komputery. Jedna aplikacja to Twilight, tak jak ten popularny serial. Kto zna ten serial? Oczekiwałem, że dziewczyny podniosą, ale jeden pan tylko podniósł. Okej, więc. Nie serial, to chyba był film. Twilight, nie wiem jak to się wymawia. A, okej, to inaczej. Kto oglądał Twilight? A, okej, to mój błąd. Więc, tak się nazywa aplikacja. To się pisze Tadeusz, Winhelm, Ireneusz, Leopold, Ireneusz i co tam potem było? Grzegorz i Henryk. Chyba. Albo coś pomyli. I Tomasz, tak. Kolejna to jest Flux, czyli F jak Fryderyk, kropka lux, tak jak miara światła. Lux, natężenia światła. Te dwie aplikacje znajdziecie w internecie, one są darmowe, można je założyć na telefonach, na laptopach i one przyciemniają, zakładają taki czerwonawy filtr na wyświetlaczu, dzięki czemu mniej tego niebieskiego światła dociera do naszego oka. Natomiast półtora godziny przed snem dobrze też blokować też zielone spektrum, czyli
już trochę niższa częstotliwość światła, ale też warto je oddzielać. Zielonego światła. Na przykład na przejściu przez ulicę, jak masz z takim. mówisz o co generuje świat. Generalnie każde światło białe, które widzisz, generuje pełne spektrum. Od, jak wiesz, cała tęcza, nie? I zielony jest obecny we wszystkich kolorach białych, które widzisz, tak samo jak niebieski, tak samo jak czerwony, ponieważ jest to część spektrum. Z innej perspektywy na przykład znasz się na grafice, prawda? Wiem, że znasz. Jak kojarzysz współrzędne kolorów, to każdy kolor, który ma dużo zielonego, to jest kolor, który w RGB, który generuje dużo zielonego. Generalnie zazwyczaj korzysta się do tego z okularów, które mają czerwoną lub nawet rubinową barwę szkła. To są specjalistyczne szkła, które blokują, ale jest na to dużo prostszy sposób. Zgaście światła. Zgaście światła. Można korzystać na przykład z lampki takiej solnej. Ona jest taka cieplutka, przyciemniona i tak dalej. Coś, co pozwoli wam zrobić rytuał wieczorny, wieczorne obrządki i tak dalej i nie potknąć się o komodę. A jednocześnie nie powoduje tego, że blokuje nam hormony wydzielające się, byśmy pozwolili się siebie uśpić. Ok, więc kolejna sprawa. Skoro już mamy umysł z głowy, ile mamy czasu? Ile mam czasu? Czyli mam 5 minut. Ok, to przyspieszamy. Więc kolejna sprawa to bardzo fajną metodą jest podział czasu na interwały pracy. Technika nazywa się Pomodoro i jest od takiego timera, który się ustawia w kuchni w kształcie pomidora. Generalnie polega to na tym, że dzielicie sobie czas pracy na interwały. Jeden interwał, przykładowo 25 minut pracy z pełnym skupieniem, słuchawki na uszach, szum, rytuał wejścia i jazda. Tak? 25 minut, wszystko wyłączone, zero rozproszeń, jedziemy. Potem 5 minut przerwy, wstajecie od komputera, jeśli pracujecie przy komputerze, idziecie się przejść. Dobrym sposobem jest też popatrzenie na zielony krajobraz albo przejść się po parku. W 5 minut możecie nie zdążyć, chociaż popatrzeć na krajobrazy parku, ponieważ wtedy regenerujecie swoją pamięć krótkotrwałą. Co też pozwala wam wydajniej pracować. I po takim cyklu znowu wracamy do 25 minut pracy. Robimy kilka takich cyklów. Według oryginalnej metody są 4 cykle, 25-5 i potem jest około 15 do 30 minut dłuższej przerwy. Tak? To są przykładowe odcinki czasu. Tak? Możecie je dostosować do tego, jak wasz organizm pracuje. Może to być 30 minut i 10 minut przerwy i tak dalej. Popracujcie z tym, tak jak wam się najlepiej z tym pracuje. Kiedy już zauważycie, że wam uwaga ucieka, to jest czas, najlepszy czas na przerwę. I wtedy będziecie wiedzieli, jaki odcinek czasu wam najbardziej odpowiada. To jedna z metod. Kolejną metodą, którą możecie wrzucić, to jedna z moich ulubionych. Ponoć pochodzi od Warrena Buffetta, który uraczył tą metodą swojego szofera. Powiedział on kiedyś, żeby napisał 25 najważniejszych rzeczy, które chce zrobić w najbliższym roku lub kilku latach. Napiszcie, tak szybciutko, po prostu zdanie. 25 najważniejszych rzeczy, które chcecie zrobić w najbliższym roku lub dwóch. Nie wypisujcie 25 rzeczy, nie mamy na to czasu. Napiszcie po prostu 25 rzeczy, które chcę zrobić w najbliższym roku lub dwóch. I z tych 25 rzeczy wybieracie 5 najbardziej priorytetowych. Ok. I jak już macie te 5 najważniejszych priorytetowych rzeczy, to co robicie z pozostałymi?
Śledzimy, robimy jako drugie, skreślamy. Wrzucamy te pozostałe 20 zadań, nie na zasadzie skreślenia, ale wrzucamy na listę, na którą często zerkamy. Lista nazywa się rzeczy, które nie robić. Tak? Czyli mamy dwie listy. Jedna lista rzeczy, których nie robić, jakieś 20 rzeczy, którymi chce się zająć. Nie zrozumcie tego na zasadzie, że nigdy, po prostu w najbliższym roku, dwóch, nie będziecie się tym zajmować. Tak? Żeby się nie rozpraszać. Macie 5 najważniejszych rzeczy, na nich się skupcie. I teraz każde zadanie, jakie do was przychodzi, pierwsze co robicie, to patrzycie, czy pasuje do któregoś z 5, które wybraliście, które jest dla was istotne. To może być na przykład ulepszam relacje z rodziną, albo drugie poprawiam swoją sylwetkę, ponieważ chcę mieć silniejsze ciało. Albo trzecie zwiększam obroty w swojej firmie o 10%. Tak? Pamiętajcie, aby te zadania były jak najbardziej konkretne, mierzalne i określone w czasie. I teraz z tych zadań, każde, które nie pasuje do 5 pozostałych, musicie nauczyć się odmawiać. A jak odmawiać? Nie mówimy, że nie mam czasu, bo wszyscy wiedzą, że to wymówka. Mówimy szczerze, tak, że słuchaj, mam teraz kilka priorytetów, na których muszę się skupić i nie dam rady ci pomóc w tym. Ale na przykład znam kogoś, kto może ci w tym pomóc. Jeśli znacie, wskażcie, kto może z tym pomóc. Więc nie ma nic złego w odmawianiu. Jeśli macie możliwość polecenia kogoś innego w tym czasie, odeślijcie do kogoś innego. Dzięki temu też zbudujecie relację z tą osobą, do której odesłaliście. Tak? Myślę, że to na tym byśmy zakończyli. I dziękuję wam serdecznie.